Własny domowy NAS. Terabajty pojemności. Wirtualizacja. Dużo pamięci. Stop! W tym miejscu musimy się zatrzymać. Nie byłbym sobą, gdybym nie zainstalował jakiejś starszej wersji oprogramowania na jeszcze starszym komputerze. A więc cofnijmy się w czasie około 15 lat. W roku 2007 wydana została wersja 0.68 FreeNASa i to dzisiaj uruchomię. Planowałem na początku uruchomić go na komputerze klasy 486 i owszem, FreeNAS zaczyna się ładować, ale niestety procesor nie ma odpowiednich instrukcji i system albo się wywala, albo zawiesza. Tak więc dziś pomęczę procesor AMD K6 233 MHz na płycie głównej Asusa PAE-P55T2P4 z niecałymi 100 MB pamięci EDOSIM. Procesor ma fabrycznie taktowanie 400 MHz, ale przez brak odpowiedniego mnożnika na płycie głównej pracuje wolniej. Jako dysk posłuży moduł dysku Flash ID o zawrotnej pojemności 32 MB. Obraz FreeNASa mam jako ISO oraz obraz dysku RAW. Próbowałem początkowo wgrać obraz dysku na dysk przy pomocy DMD, ale nie chciał butować. Nagrałem więc płytę CD-RW i z niej uruchomiłem instalatora. Instalacja nie sprawia żadnych problemów, wybieramy odpowiednią opcję z menu, przepisujemy nazwy napędów, potwierdzamy i gotowe. Zajmuje to parę chwil i można uruchamiać FreeNASa z dysku Flash ID. Domyślny login to admin, a hasło to FreeNAS. Po uruchomieniu sprawdzamy, jaki adres IP dostał FreeNAS z DHCP i na niego logujemy się w przeglądarce. OK, system już działa. Teraz uruchomię na nim najprostszy udział sieciowy, tak aby można było się do niego podłączyć z Windows. Pierwszą czynnością jest dodanie dysku. Klikamy Apply, następnie zakładka formatowania, tutaj wybieramy system plików, ja wybieram UFS i klikamy przycisk formatowania. Dysk się formatuje. Następnie w usługach włączamy CIFS, klikamy Save, teraz w zakątce Mount Points dodajemy nasz sformatowany dysk, nadajemy mu nazwę, klikamy Apply. I tyle, najprostsza konfiguracja jest gotowa. Można podłączyć udział w Windows.
No tak, w Windows 10 i nowszych trzeba doinstalować obsługę SMB 1.0. W panelu sterowania klikamy włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows, na liście wyszukujemy SMB 1.0. Teraz trzeba uruchomić ponownie komputer. Po restarcie zasób FreeNASa bez problemu podłącza się do Windowsa. Krótkiego omówienia wymaga interfejs sieciowy, który postanowiłem użyć do połączenia FreeNASa ze światem. Pewnie kojarzycie okrągłe złącze BNC, dołączenia kart kablem koncentrycznym i zakończonym terminatorem 75 ohmów. Tak samo gniazdo RJ45 jest wszystkim znane. Ale złącze AUI? Wygląda jak złącze joysticka, ale jest to interfejs sieciowy 10 megabitów na sekundę, a że dotychczas tylko raz spotkałem się z łączeniem przez tego typu interfejs, postanowiłem go wypróbować. W zasadzie trudno jest znaleźć w internecie jakieś konkretne informacje o tym standardzie, bo to, że, uwaga, cytuję, wymienna końcówka urządzenia interfejsu mająca 15 pinów do podłączenia kabla w Ethernecie. Interfejs jest zgodny z medium wtyczki wymiennej urządzenia, Medium Attachment Unit. Port AUI zgodny jest z standardem AIE 802.3 Ethernetu i Mac. Uff, koniec cytatu, niewiele mi mówi. Potrzebne elementy, czyli wtyczki i kabel, kupiłem w pobliskim sklepie elektronicznym. Karta sieciowa firmy SMC na chipsecie Digital DC1017BA na złącze PCI. Schemat znalazłem w internecie, nic trudnego, 4 żyły w ekranie i dodatkowo mostek na pinach po obu stronach. Jako drugie urządzenie z interfejsem AUI pracować będzie 8-portowy hub Allied Telesync. Ma fajnego featuresa w postaci wskaźnika użycia pasma, do tego BNC, AUI oraz parę przełączników do ustawienia parametrów pracy. Mamy tu przełącznik określający tryb pracy ostatniego portu RJ45, można wybrać normalny lub uplink. Oraz przełącznik włączający moduł BNC i AUI oraz przycisk terminowania dla portu BNC. Dobra, wszystko mamy już podłączone, lampki ładnie migają, znaczy to, że nasz Frankenstein żyje. Czas wrócić do FreeNASa. Jakie będą prędkości kopiowania plików? Prześlijmy jakieś dane na dysk sieciowy. Prędkość nie powala, ale to nic dziwnego przy tej klasie sprzętu.
Film z dysku sieciowego nie odtwarza się płynnie. Zmieniłem kartę sieciową na nowszego gigabitowego D-Linka. Ciekawe, jakie wyniki teraz będą. Chyba ta karta sieciowa to nie najlepszy wybór. Obciążenie procesora skacze na 100%, a transfer wcale nie jest szybszy.
I jeszcze na zakończenie trochę migających lampek na Hubie Allight Telesyn oraz na konwerterach światłowodowych Planet.